Poranek Radia TOK FM. Dominika Wielowiejska, witam Państwa serdecznie. Chcę Państwu powiedzieć, że dzisiaj słuchacze mogą się dzielić swoimi wspomnieniami z czasu stanu wojennego. Można dzwonić do nas pod numer 022 44 44 064. Serdecznie Państwa do tego zachęcamy. W studiu jest już Andrzej Celiński, był poseł, senator, ale też działacz KOR i Solidarności, internowany w stanie wojennym. I mamy już godzinę 7:28. To już pan siedział, czy jeszcze nie? 30 Oj, lat pani, temu. No, to nie, że tak. No przecież oni przyszli tuż przed północą. O której przyszli? Tuż przed północą? Tak. I jak to wyglądało? No... Próbowali wejść. Ja się domyśliłem, o co idzie, więc wyszedłem na balkon. Ja byłem w Warszawie, byłem chory. Wyszedłem na balkon. Pokrzyczałem trochę, bo ja mieszkałem w takim miejscu, gdzie właściwie w każdej klatce schodowej jeszcze za czasu KOR-u ktoś sensowny mieszkał. Jakieś magazyny były, jakieś takie rzeczy podziemne. Więc wiedziałem, że mogą nie tylko do mnie przyjść, ale także do jeszcze innych ludzi. Nawiasem mówiąc, mam zasługę dla tego miejsca, dlatego że Helenka Łuczywo z dzisiejszej Agory Gazety Wyborczej dowiedziała się dzięki temu mojemu krzykowi podobno, żeby jednak nie wracała do domu, a właśnie wracała, bo tam już są goście, którzy czekają na nią, niekoniecznie pożądani. Także czasem warto krzyczeć. Rozumiem. No dobrze, a jak to było w czasie internowania? Pani redaktor. Żadnych wspominek? Niechęć do wspominania? To było 30 lat temu. Dla mnie ważniejsze, dziś otwieram Gazetę Wyborczą. Ale wie pan, że wielu ludzi dzisiaj nie wie w ogóle, co to był stan wojenny, co się wtedy działo. Ale ja się tak pytam, o co my, za przeproszeniem, walczyliśmy. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej czytam wielki materiał o rozmaitych facetach z Platformy Obywatelskiej w Poznaniu, w telewizji publicznej poznańskiej, którzy robią z tego sobie partyjny, prywatny folwark metodami dokładnie takimi samymi, jakie używali świętej pamięci albo nieświętej pamięci szefowie telewizji propagandowej polskiej daleko dziesiątki lat przed stanem wojennym. I tak sobie myślę, po co nam te wspominki o stanie wojennym, o bohaterach Solidarności, o złej wronie i dobrych korowcach, kiedy po tylu latach spadkobiercy Solidarności, posłowie, ministrowie, premierzy z Platformy Obywatelskiej nie tylko tolerują, ale żywią się publicznymi pieniędzmi dla swoich partyjnych interesów w telewizji publicznej. No dobrze, panie senatorze, ponieważ przywołał pan tu materiał z Gazety Wyborczej, to ja muszę słuchaczom przeczytać fragment. TVP naciski szpiegowanie. Wicemarszałka trzeba nakręcić 5 sekund dłużej niż innych. Usłyszała dziennikarka TVP Poznań od swojego szefa, kiedy spin doktora wicemarszałka z Platformy Obywatelskiej. Zarząd TVP nic z tym nie robi. I tu kropka. I teraz przypominam, że ten materiał, który pani mówiła z Braunem, Geremkiem i tak dalej, znaczy to świństwo, które wyrządzono pamięci Bronisława Geremka. Znowu w tym audycji brał udział pan Wilczstein, który był prezesem publicznej telewizji, tym razem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, żeby było śmieszniej. Też spadkobiercy Solidarności, tak? Czy oni się jakoś odcinają od tej wielkiej polskiej historii? Ja chcę ten fragment, bo wie pani, już mam dość naprawdę tych wszystkich wspominek w takich kontekstach. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Rosjanie nie muszą utrzymywać w Polsce szpiegów GRU i FSB, czyli wywiadu wojskowego, wywiadu cywilnego Federacji Rosyjskiej, bo Polacy sami się zatłuką i sami się zaduszą. Jeżeli najlepsze elementy polskiej historii, najlepsze czyny, zdarzenia, najwspanialsze projekty, pokojowe przejście do niepodległości, no to przecież w głowie się nie mieści większy sukces. Jeżeli wybitni w sensie pozycjonowania dygnitarze Polski współczesnej zadeptują, opluwają, obsrywają, to jak my możemy? Tak, w programie Jana Pospieszalskiego rzeczywiście zaatakowano profesora Geremka dość idiotycznie. Jakimś jedna pani, drugiej pani powiedziała, a tamta pani powiedziała, że to nieprawda. I to jakieś są oczywiście kompletny absurd. Natomiast wracając jeszcze do tej historii poznańskiej, to jednak czy nie jest tak, że to jest związane po prostu z pewną patologią związaną z upartyjnieniem telewizji publicznej? No ale jednak nie można tego porównywać do tego, co się działo sposób, że partie polityczne w stanie
powojennym także oczywiście. Także posolidarnościowe traktują państwo polskie dokładnie tak, jak traktował PZPR swego czasu. To znaczy jako własny folwark. Widać to w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, widać to w obsadzie rozmaitych dziesiątek, setek i tysięcy stanowisk. Ale kiedy był pan ministrem kultury, to działo się tak to samo. Próbowałem dzisiaj szefem telewizji. Ale próbowałem i wiecie pani, dlatego jest pański były kolega dlatego partyjny, może byłem 7 Juliusz miesięcy. Braun. Może dlatego byłem 7 miesięcy tym ministrem. Może dlatego, ale wtedy także nie udało się mimo, nic zrobić z tą telewizją publiczną. Mimo, że byłem jedynym ministrem, który zgłosił, naprawdę stworzył wielki projekt takiego finansowania i takiej organizacji działalności kulturalnej, żeby właśnie politycy i partyjni dygnitarze nie mieli wpływu na treści, bo w kulturze to jest najważniejsza sprawa, żeby kultura była wolna od bezpośredniego wpływu polityków, a jednocześnie są to pieniądze publiczne, więc jest problem, jak kontrolować wydatki pieniędzy publicznych w sferze, która wymaga absolutnej właściwie wolności twórczej, bo kultura taki ma właśnie sens, sztuka, twórczość ma taki sens, żeby atakować nasze umysły nowymi interpretacjami, więc jak polityk zacznie to kontrolować, kontrolując pieniądze publiczne, zacznie kontrolować treści przekazywane w kulturze, to mamy absolutne paranoje. No więc byłem tym ministrem 7 miesięcy i musiałem odejść, no tyle. Dobrze, powróćmy jeszcze jednak do stanu wojennego, ponieważ zastanawiam się, jak pańskie poglądy ewoluowały, jeśli chodzi o ocenę stanu wojennego przez te 30 lat. Nie ewoluowały. To znaczy są niezmienne. Są niezmienne od... wie pani, to ja należałem do tych ludzi, którzy dosyć licznych wtedy... którzy wiedzieli, że nam dane było żyć w nieprawdopodobnym zupełnie czasie, dający szansę zainwestowania w porozumienia między ludźmi, strukturę jakby kontaktów niezależnych od władzy autorytarnej w Polsce, jednocześnie doskonale zdając sobie sprawę z tego, że cały ten system otoczenia międzynarodowe nie pozwala jeszcze na wolność w Polsce, że to się nie utrzyma, że to nie da rady. Moim planem było jak najdłużej trwać, jak najwięcej zorganizować. Z mojego punktu widzenia największym moim bólem głowy był pewien rozgardiarz Solidarności, który nie pozwalał odpowiednio szybko wybrać wszelkich demokratycznych władz w rozmaitych procedurach demokratycznych, czyli zrobić zjazdu Solidarności. I dopiero w momencie, kiedy we wrześniu i październiku dokończyliśmy te procedury tworzenia związku w sposób właśnie demokratyczny, z wyboru, a nie z nominacji, to w tym momencie muszę powiedzieć, że ja trochę odetchnąłem, bo wiedziałem, że już przynajmniej to mamy za sobą. To znaczy, że nikt nie będzie mógł powiedzieć, kiedy nas duszą, że to uzurpatorzy, a nie, że tak powiem, no, emanacja narodowa tę Solidarność zrobiła. Więc z mojego punktu widzenia po prostu zakończył się ten czas, w którym mogliśmy coś tworzyć. Nie mogę powiedzieć, że wtedy wierzyłem, że będzie dobrze. To było zabawne, jak ja byłem w Białęce, to znakomita większość moich kolegów internowanych mówiła, że no na Boże Narodzenie, a najdalej na Wielkanoc wyjdziemy i w ogóle i Solidarność wróci i tak dalej, wrona się przewróci i rozmaite rzeczy. Ja wtedy mówiłem, że nie, że nic podobnego, że jak się psy spuszcza, wściekłe psy spuszcza z łańcucha, jeżeli doprowadza się, jeżeli sytuacja doprowadza do takiego stanu, że władza autorytarna, czy na półautorytarna wypuszcza wściekłe psy z łańcucha, czyli te zbecje, wojsko i to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Nawiasem mówiąc, strasznie mnie dzisiaj śmieszy, jak rozmaici generałowie opowiadają o tym, jakimi wielkimi patriotami byli, jakby walczyli ze Związkiem Radzieckim, gdyby do tego doszło. Z mojego punktu widzenia, pójść do Ludowego Wojska Polskiego, tak, pójść do Ludowego Wojska Polskiego, pójść do prokuratury, Wille Wasserman, pójść do policji, do milicji obywatelskiej, było niemożliwością. Pani doskonale o tym wie, bo pani też takie rodziny się wychowała, że pewne miejsca dla nas były absolutnie niemożliwe, nie dlatego, że nam władza tam nie pozwalała iść, tylko dlatego, że nam godność, honor, kultura nasza nie pozwalała tam iść. Więc jak oni opowiadają teraz takie głupoty, ja nie mam do nich żalu, że tam byli w pewnym sensie, dlatego, że ja w ogóle mam zwyczaj od dobrych kilkudziesięciu lat nieoceniania indywidualnych wyborów ludzi takiej drogi życiowej lub innej. Natomiast nie lubię strasznie sytuacji, kiedy ktoś, kto służył tamtemu reżimowi,
I to świadomie służy, bo być w szkole oficerskiej to był świadomy wybór. Co innego być szeregowym, ale być w szkole oficerskiej, jak generał Skrzypczak, to był świadomy wybór. Niech nie opowiada w tej chwili bzdur, co by zrobił, gdyby coś innego było. Było jak było, siedział w tym czołgu, jechał na Gdańsk. Koniec, kropka. To była tragiczna historia. Potem okazał się być podobno fenomenalnym generałem, bardzo zdolnym człowiekiem. Służył Polsce wolnej, niepodległej, takiej wreszcie naszej, którą wywalczyliśmy. Chwała Bogu, świetnie się stało. No ale gdy słyszy pan tych demonstrantów dzisiaj, którzy krzyczą kula w łeb pod adresem generała Jaruzelskiego. Wróćmy do tego, co powiedziałem na początku. Rosja nie potrzebuje tutaj żadnej akcji przedsiębrać. Ma Polaków, którzy sami zrobią to, co Rosjanie, ci źli Rosjanie, którym wcale nie jest na rękę Polska silna w Unii Europejskiej, która może współkształtować politykę Europy w stosunku do Rosji, do świata. No to mówimy o tej bliższej odległości, dalszej odległości od centrum byłego imperium. Nie trzeba tutaj żadnych specjalnych agentów wysyłać, pieniędzy kłaść. Polacy sami to załatwią, niektórzy Polacy. I tolerancja wobec tego. Przecież to, co się stało u Pospieszalskiego, przecież w normalnym kraju prezes tej telewizji zrobił konferencję prasową o godzinie 10 następnego dnia, zawiesiłby tego faceta w jego funkcjach i wszczął procedury wszelkie, które prowadzą do tego, że nie dość, że on by więcej tam bzdurnie. Niech idzie do komercyjnej telewizji, niech tam opowiada. Ale prawica by mówiła wtedy, że wprowadza cenzurę. Tak. To Havel kiedyś o tym powiedział. Wacław Havel powiedział, że ja, wie pani, jestem taki trochę mułowaty z samego rana, ale więc to nie będzie dokładny cytat, ale powiedział, że najbardziej wolnością ograniczeni są ci, którzy walczą o wolność, demokraci. My najbardziej jesteśmy ograniczeni, dlatego że dla nas te wszystkie normy demokratyczne mają ogromne znaczenie. Dla tych facetów nie mają żadnych. Można pluć równo na każdego, zwłaszcza nieżyjącego, i nic się nie dzieje. Ja mówię tyle. Ja nie chcę żadnej karty odpowiedzialności, żadnych takich rzeczy. Ja wymagam dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby tam, gdzie mamy do czynienia z instytucjami publicznymi, z pieniędzmi podatnika, urzędnicy, którzy kontrolują te sprawy, nie dopuszczają tego rodzaju skandalu. Przecież Pospieszalski to nie jest sprawa. Ja odmówiłem już kiedyś udziału w programie Pospieszalskiego. Przedwczoraj mnie namówiono pewnymi tam, że stan wojenny, że to jest pewien rodzaj obowiązek, że tam będą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A potem się okazują właśnie takie rzeczy. Przecież i był robota pan zaskoczony robiona, tym oczywiście, materiałem o profesorze Geremku. Jest robota robiona z premedytacją. Z premedytacją. Dlatego zareagowałem, jak zareagowałem. Bo co ja mogę więcej powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko tyle, że trzeba być idiotą, żeby nie powiedzieć czego innego, tak naprawdę dużo gorszego, żeby w coś podobnego wierzyć. Przypomnę, Bronisław Geremek przez polskie władze został uhonorowany orderem Orła Białego. Czy to coś dla Polaków znaczy, czy nie? Jak orzeł biały nic nie znaczy, to nie się zastanowią, jaki mają stosunek do własnego państwa, jego organów, do niepodległości, wolności itd., itd. Dziękuję bardzo za rozmowę. Minęła już 7:40. Gościem Radia Tok FM był Andrzej Cyński, były minister kultury, członek KOR-u i Solidarności w latach 80.